moim życiu biorę udział z moją wolą. Jako ja. Poziomie, nie? Cześć, jestem Martyna, jestem organizatorką rajdu Złombol. Rajdu charytatywnego, który już od 15 lat startuje z Katowic. Polega on na tym, że pojazdy rodem z PRL startują w różne strony świata. Są tu różne samochody, pojazdy typu Żuki, Nysy, Łady, Wartburgi, duże Fiaty, motorynki, MZ-ki. Długo by wymieniać, lista jest naprawdę długa. W tym roku gwiazdą jest Barkas. Przede wszystkim przyświeca nam cel charytatywny, sprzedając powierzchnię reklamową na naszych pojazdach darczyńcom, ponieważ w Złombolu nie ma sponsorów, są jedynie darczyńcy, którzy przekazując odpowiednią kwotę, 100% tej kwoty zostaje potem przez nas inwestowanych w spełnianie dziecięcych marzeń. Dzieci z domów dziecka. Zaczęliśmy od 2 lat działać na całą Polskę i chociaż pandemia pokrzyżowała nam trochę plany, to troszkę mniejszą skalą, ale dalej działamy. Wysyłamy dzieciaki na kolonie, na obozy. Mogą również z nami zdać prawo jazdy albo dokształcić się tak, żeby mieć lepszy start. Uczestnicy bardzo angażują się w te zbiórki. Są takie ekipy, które potrafią zebrać po kilkanaście tysięcy. Teraz odnotowaliśmy sukces 1 200 000 złotych, zbierając przez ostatnie 1,5 roku. Trafiły się dwa, nie wiemy, który jest oryginalny chyba teraz. Mój szerszeń na co dzień jest taksówką w Olkuszu. Można się śmiało przejechać po mieście, nie tylko po mieście, gdzieś tam dalej. Rabaty dla klientów są? Jak najbardziej, dla wszystkich uczestników Złombola będą na pewno rabaty. No niestety w tym roku nie damy rady pojechać, bo dziś malutki siedzi z tyłu. Może za rok się zobaczymy gdzieś na trasie. Jakby coś, polecam się, taksi żarówka Olkusz. Skąd jesteś? Z Warszawy. Czym przyjechałeś? Dużym Fiatem. I dokąd jedziesz? Nad Zalew. No to w takim razie życzymy szerokiej drogi. Nie, dziękuję. Był plan na Turcję, ale kolega... Załogant niestety nie ma paszportu. Nie ma paszportu, więc zostaje nam Bułgaria. Tym oto piękny Warburgiem. Auto zastępcze. To jest nasza Nysa, ale nie zdążyliśmy jej zrobić. Super. I ledwo zdążyliśmy to zrobić, więc... Polonez Karo 16 GL. Jestem z Dolnego Śląska, z okolic Wałbrzycha. Jaka jest twoja meta? Sulejów w tym roku tylko, niestety. A jest bardzo bluda szmata. Tak, jak dała z Gdańska tutaj, to już teraz nie ma wyboru. Nie chciały dziewczyny z nami jechać. Mamy taką metodę, że dobra, każdy jednego dnia jest. Ja tego nie zdejmę. Wy skórę z dzika ściągam. To na ty... Jesteśmy z Wołomina. 2-4 Andoria. Może się nie przegrzeje. Co to jest? Cebula chwały dowiezie was tam, gdzie chcecie dojechać. To jest taki artefakt szczęśliwy. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Wzajemnie. Relaks przed montażem. Co to się panowie stało? No cóż. Za dużo sił. Został rewalek w ręce. Tuż po starcie. Za ostro było. A
Znajdujemy się aktualnie przed granicą ze Słowacją i zrobimy małą zmianę. Teraz poprowadzi samochód Sebastian, z którym porozmawiamy za chwilę. On będzie towarzyszem moim złombolowym. No i co? On będzie prowadził ten odcinek prowadzący przez Słowację, a ja zajmę się elektryką, dlatego że nie udało mi się ukończyć samochodu na czas i problem jest teraz taki, że nasza lodówka nie ma chłodzenia. Sebastian, skąd jesteś? Łaziec Górnych, miejscowość obok Katowic. Nie dziwna ci jest jazda Polonezem, bo też masz swojego. Mam Poloneza, jeździłem wieloma Polonezami, jaram się tymi samochodami jak małe dziecko. Nie wiadomo czemu, ale uwielbiam te auta. A dziwnie ci się prowadzi, bo ten ma wspomaganie. Pierwszy raz jadę Polonezem, który ma wtrysk i wspomaganie. Zawsze jeździłem gaźnikowcami. Słowacja póki co bezproblemowo, nie mamy żadnych kłopotów z samochodem. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest zmiana, Sebastian teraz prowadzi, a ja wziąłem się w końcu za tą instalację i zobaczcie jak to wygląda. Więc tu mam cały sprzęt przygotowany, który zabrałem ekstra na cały wypad. Taśmę dostaliśmy od organizatorów Złombol, to jest taki gadżet dla każdej załogi. Gdzieś tu jeszcze są trytytki, tu się przygotowałem, miernik, końcówki, a tak wygląda moja pseudoinstalacja. Miejmy nadzieję, że się nie zjaramy po drodze. Bo z takich ważniejszych rzeczy do podłączenia mamy m.in. lodówkę, która jest za nami i przetwornicę na 220, no bo też chcemy podładować sobie chociażby kamery. Nam się wjechać do Węgier, nawet nie zauważyliśmy kiedy. Według nawigacji mamy jeszcze ponad 200 km do celu. Jest godzina 20:45 i naszym celem będzie Ordea w Rumunii. Stamtąd zobaczymy, gdzie udamy się dalej. Jesteśmy z Warszawy, jedziemy do Turcji. Na chwilę obecną przystanek po całym dniu jazdy w Oradea, Rumunia. Zero awarii, bardzo nas to cieszy. Nie niepokoją awarie, które są zgłaszane w apkach. Natomiast my nic nie doświadczyliśmy. Jest świetnie, świetnie. Wszystko się spisuje, nie grzeje się. Mamy klimatyzację, mamy lodówkę, mamy szperacze do nocnej jazdy i zimne piwko w lodówce. Znajdujemy się już na rumuńskiej stronie. Były troszkę obawy, jak będzie na granicy, bo w aplikacji RailyGo ludzie wpisali, że mocno się przykorkowało, ale już o tej porze udało nam się bezproblemowo przejechać. No i spotykamy resztę złombolowiczów, którzy prawdopodobnie przenocują tutaj, bo kempingi okazuje się w Ordei, że są już przepełnione. Nazywam się Natalia, jesteśmy z Piotrkowa Trybunalskiego. Ja się nazywam Bartek właśnie. Też jestem z Piotrkowa. W tym pierwszy roku raz. Pierwszy rok. No i mieliśmy trochę przygód po drodze, Bartosz może opowiesz. To jechaliśmy na Słowacji, trochę plecy zaczęły boleć. Postanowiliśmy się poprzeciągać. Jak się przeciągnąłem, to mi kierownica została na autostradzie w rękach. Jak się okazało, nie było nakrętki trzymającej kierownicę.
I zajechaliśmy na bok, za chwilę podjechało dwóch panów, nikt nie miał nakrętki, pan zaproponował pomóc i taką mamy oto patent na razie na dojazd dalszy. Cel waszej podróży będzie? Wstępnie Bułgaria, jak się uda to Turcja, ale na razie do Bułgarii chcemy dojechać i zobaczyć co dalej będzie. Dwa teamy, team Bondar z Teresina i team bracia z Sochaczewa. Jedziemy do Turcji. Samochody na razie jak bez na razie zarzutu, do... sprawne, także na razie nic się nie dzieje, jesteśmy zadowoleni. Za nami pierwsza nocka spędzona w Rumunii. Pogoda jest na tyle fajna i przyjazna, że zdecydowaliśmy o tym, że będziemy spać pod chmurką. Naprawdę jest bardzo ładnie ciepło. Okej, koniec tego. Na chwilę obecną idziemy się troszkę ogarnąć i naszym kierunkiem będzie Bułgaria. Z tym, że po drodze odwiedzimy jedno pewne miejsce, w którym okazję już miałem kiedyś być. Z Bartkiem na Potole Rodeo. A tak się prezentuje nasza instalacja elektryczna. Tu możecie zobaczyć wyjście na zapalniczkę pod lodówkę. Tam dalej idą kable aż do przetwornicy na 220. Tutaj ten przełącznik jest od fotela, od regulacji. I dwa przełączniki, jeden od wentylatora, a drugi jest, drugi to jest awaryjny tutaj, żeby w razie czego rozłączyć. W Rumunii znajdują się dwie bardzo interesujące drogi. Jedna to jest Transalpina, a druga to droga transfagrańska, jak dobrze wypowiadam, mam nadzieję. Byliśmy tam już w 2019 roku z Bartkiem, jego Toyotą Forerunnerem, a teraz będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, ale polonezem. I jeszcze do końca nie wiemy, czy uda nam się wjechać, z tego względu, że inni uczestnicy z Łombolu piszą, podają informacje, jedni, że jest zamknięta, inni, że jest podobno otwarta. Sami przekonamy się na własnej skórze, jeżeli będzie ten odcinek zamknięty, to będziemy próbowali wrócić się na Transalpiny. Jedno z tych miejsc, dla których warto przyjechać do Rumunii. Naprawdę jest tu bardzo, bardzo pięknie. Widoki są niesamowite. Tylko musicie pamiętać, że wjazd tutaj jest tylko parę dni zaledwie w roku, dlatego że warunki atmosferyczne tutaj, jakie panują, są naprawdę dość ciężkie. Jest wysoko. Samochód ma problemy nawet z ruszaniem pod taką górkę, bo mu brakuje tlenu, a u góry jeszcze jest śnieg.
dalej tym mglisto. Powoli nam się kończą ładne widoki. Za chwilkę będziemy u samego szczytu i droga powrotna będzie, ale z drugiej strony. I odwiedzimy Tamę, gdzie się spotkała kiedyś załoga Top Gira. Tam już też byliśmy, ale tym razem nakleimy jeszcze jedną naklejkę i zobaczymy przy okazji, czy nasza się ostała. Chociaż sezon turystyczny jeszcze się tutaj nie zaczął, to ta trasa już jest oblegana przez ludzi, pomimo zakazu, który był wcześniej, no to i tak ludzie sami usunęli barykadę i wjeżdżają. No nam się udało, pogoda ładna, słońce, ale jakby było troszkę bardziej pochmurniej, no to mogłoby być to nieciekawe. Co chwilę idzie napotkać takie punkty, wysepki, gdzie są rozłożone parasolki, można sobie siąść, zjeść coś, wypić, nawet odpocząć, popatrzeć po prostu na te widoki. Kiedy byliśmy na Patole Rodeo, spotkaliśmy małego niedźwiadka, który siedział przy drodze. Turyści po prostu tak nauczyli zwierzaczka, że siedział sobie przy drodze i sępiło jedzenie. No wiadomo, dla ludzi to atrakcja, ale dla zwierzęcia troszkę taka krzywda, no bo potem jak on sobie ma sam poradzić we swoim naturalnym środowisku. No ale mimo wszystko minęło 2 lata, jestem ciekawy, czy jakiś misiu siedzi przy drodze i żebrze o jedzenie. Byliśmy pod Tamę i pani nam zwróciła uwagę, że coś jest nie tak z naszym samochodem, mianowicie, że się coś z niego leje, no i mieliśmy zatankowany pełny zbiornik paliwa, no i to jest Polonez na przechyłach. Jest ten problem, że paliwo się wychlapuje z baku. Po dokładniejszych oględzinach wiemy już, że to jednak nie było spowodowane przechyłem, a strzeliła nam guma łącząca wlew z bakiem, no i dotąd gdzieś mamy paliwa. Jedyne rozwiązanie to takie, żeby po prostu, nie wiem, albo jakąś szmatką nasączać i to wyciągać, ale to będzie trwało do jutra, albo dziurkę nawiercić, żeby to wszystko spłynęło. Jeszcze nie mamy na to za bardzo patentu. Mamy i naszego misia. Nazywamy się Skoda Życia, Kantówka Team. Jesteśmy z Zarzecza, zmierzamy do Turcji, do Burkaniye. Fura jak na razie spisuje się bez problemu. Na samym początku pierwsza usterka to wycieraczki, zagiął się wężyk, ale już szybko rozwiązane. Co chwila nie chce odpalić, ale to klepniemy w rozrusznik i już działa. No i tak to generalnie drążek stabilizatora nam poszedł. Ale jedziemy z rozwalonym, bo nie przeszkadza w trasie. No i generalnie co? Do celu. Nasz plan na ten dzień jest na razie taki, że jedziemy przed siebie, zobaczymy jak się ściemni, w którym miejscu będziemy się znajdować i wtedy zadecydujemy, czy nocujemy, czy robimy jeszcze nocną wyprawę w kierunku Turcji. I
Chłopakom walnął łącznik, niestety nikt nie ma, ale wrzuciliśmy w aplikację RailyGo usterkę, że wąż strzelił. No i chłopaki gdzieś tam stoją właśnie w kolejce, aż ich wpuszczą do Bułgarii. Wypatrzyli nas, kapli się o co chodzi, no i patrzcie, mamy węża. Sebastian, się śmiemy, że jak to mówisz, mamy robotę? Mamy robota. Mamy robota, no. Także jesteśmy no, troszkę uratowani, bo będziemy mogli z powrotem zatankować sobie benzyny do pełna i w razie czego, gdyby nam brakło gazu, to zawsze mamy jakąś alternatywną formę paliwa. Się bez problemu wjechać do Bułgarii i padła taka decyzja, propozycja w sumie, żeby zmienić trochę plan i jechać od razu na Turcję. No i co, no będziemy jechać z tego względu, że testy, które mamy wykonane, jutro kończą ważność i jeżeli będziemy chcieli przejechać za 2 dni, byśmy musieli je zrobić od nowa. Będziemy troszkę wcześniej niż Złombol, jeżeli oczywiście nie będzie żadnych awarii, więc wykorzystamy ten czas, żeby pozwiedzać co nieco Turcję. Tak więc no, nocka zapowiada się ciężka, bo przed nami jeszcze prawie 1000 km. No ale cóż, mamy nadzieję, że damy radę. Mała pauza, rozprostować kości. Trochę ciemno, w tym świetle za bardzo nie widać samochodów. Ale póki co dają radę, nie ma jakichś większych usterek. A w ogóle, który to jest wasz Złombol? Nasz to jest, znaczy mój to jest drugi, a tutaj znajomy to w sumie pierwszy, zabrałem ich. Na pierwszy Złombol jechałem z kuzynem i z takim właśnie znajomym. Cześć. 3, 4. Czekaj, bo mam coś podeszło. Nie, łapię zamek. Czekaj, bo tu jest to, co już weszło. Czekaj. Teraz. O! Sukces. Można jechać dalej. To zmiana kierowcy i jedziemy. To ty sobie jedziesz, czy zmieniamy się jak chcesz? A ty jak się czujesz? Bez różnicy. No to nie wiem, chcesz jeszcze spać, czy... To jadę. No to otwieram piwo. Czas tu. Otwieraj to. Czekaj, na benzynę go daj. No. Wsteczny i na wstecznym go park. Zapłon sobie tylko włącz. I nie wiedzim tam. No. No, pol! Dobra, udało nam się przed chwilką przekroczyć granicę turecką. Mi nie powiem, było troszkę ciężko. Kazali nam wszystko z auta wyciągnąć, przepatrzyli całe samochody. Znaczy, przepatrzyli najpierw całe bagaże, a później samochody musiały osobno jeszcze wjechać na rentgen. No i co? Chyba mieli bardziej zabawę z tego wszystkiego niż chęć czegoś sprawdzenia. Aktualnie jedziemy na stację benzynową zakupić winietę. Też będzie słabo to widać, bo obiektyw mam z deka za ciemny, ale no jedziemy już tak, nie wiem, z 10 minut i kolejka tirów się nie kończy. Także współczuję tym, co muszą czekać tutaj.
Siema. Siema. I pytanie, gdzie te winiety? Przejechaliśmy tą stację, to była następna stacja. I co teraz? Pierwsza lepsza BP jest po lewej stronie. Tak? No to ruszamy po zakup winiet. Kolejna stacja, gdzie nie można kupić winiety. Ciekawe, czy dostaniemy, przyjdzie nam jakiś mandat do zapłacenia za to, że jeździmy bez. Auto jest na mnie, także jak coś, to tylko ja dostanę. Z fotoradary też ty dostajesz. Jesteśmy w czarnej dupie, bo nie zapisał sobie nikt mapy offline i teraz nie jesteśmy w stanie uruchomić nawigacji, jedynie co to tylko po punkcie na mapie możemy mniej więcej domyślać się, którędy jechać. Nie możemy znaleźć również stacji z winietą. Udało się złapać pana, który pracuje w Niemczech, tak więc mogłem się z nim dogadać jako tako. I wiemy, że mamy szukać centrum handlowego, najlepiej z Vodafonem. A druga sprawa, jeżeli chodzi o winiety, to można wykupić na poczcie, ale tam jest od razu nam zaznaczył problem z dogadaniem się, bo nawet angielskiego nie umieją. Można wykupić specjalny box, coś takiego jak Viatol w Polsce, i on po prostu zbiera opłaty. A jak nie, no to są bramki, trzeba patrzeć, żeby były bramki i wtedy możemy normalnie uścić opłaty i jechać sobie swobodnie. Zajebiście wolno. Ile już stoimy w korku? Jakieś pół godziny, a końca nie widać. Decyzja będzie taka, że chyba odpuścimy sobie i objedziemy go w koło, jeżeli to jest możliwe, no bo to jest bez sensu stać tutaj w korku. Przed chwilką ten most, który widzieliście, to właśnie on dzielił Europę od Azji. No i znajdujemy się teraz na kontynencie azjatyckim. To co, ostatnie 300 km, nie? Ostatnie 300 jeszcze do toalet. 300 na szczęście. Lewo. Brawo! Maseczkę? Dupeczkę? A u nas kolejna usterka w postaci wycieku ze skrzyni biegów i to dość takiego dużego i nie wiemy, czy robić coś z tym, czy dojechać. A te ostatnie 300 km już do mety, troszkę strach, jak się rozleci skrzynia, bo ile? 2,5 tysiąca do domu? 2,600. 2,600, no jeszcze lepiej. Thank you.
Jesteśmy we trzech z Warszawy. Ja mam na imię Alex. Ja jestem Adam. Jestem Paweł. Tak. Nie, no i generalnie wyruszyliśmy z Łombol, to jest nasz dziewiczy, że tak powiem, odcinek. Pierwsza sprawa, stwierdziliśmy, że nie możemy zrobić inaczej, ale musimy jechać na metę do końca. Szykowaliśmy mniej więcej tą strzałę jakieś półtora roku. Nie, dlatego... no przez co chodziłeś? No to rok. 10 miesięcy. Jak na razie wszystko jest ok, więc tak naprawdę, skoro to powiedziałem, to naprawdę się zepsuje po drodze, ale wtedy mam nadzieję, że ktoś nas pomoże, bo wrócić musimy, dojechać nie musieliśmy, ale wrócić musimy, także tak wygląda nasza przygoda, jedziemy polonezem w kombi, jedyna słuszna wersja nadwozia z plastikowym tak? dachem. Z takim? Takie wymiary? Jedyna jak to? Takie, bo my takim przyjechali! Dlatego mówię, że to jest jedyna prawdziwa dobra wersja nadwoziowa. Pierwsze połączenie w Polsce metalu z plastikiem. Spędziliśmy po drodze dwa dni w Stambule. Piękne miasto, polecamy. Naprawdę zjawiskowe miasto uważam. Most łączący kontynenty jest niesamowity, polecamy każdemu, ale tylko takim samochodem, bo jechanie z klimatyzacją jest w ogóle bez sensu. Jeździ się tylko i wyłącznie z gorącą dupą, bo inaczej się nie da. No. Jak jest piekło, to jest piekło. DU! 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 Prawie DU! Działo się coś, temperatura rosła, dlatego zdjęliśmy atrapkę, ponieważ 5 stopni zgubił. No i no, jak zwykle problemy z paliwem, ponieważ mamy problem w baku, coś tam ciągle pływa, smog się zatyka, ale to dwa razy leżenie pod nim, a tak to Andoria daje radę. Irlandia była pierwszym wyzwaniem, Turcja drugim, a dalej zobaczymy. Zacznij od tego napisu, tak wiesz, z blitz. I'm Team Adam. Adam, ale odwróć się. Słuchajcie, witam was serdecznie. Jestem Team Jaskółka i Spoko, czyli ja, Adam. A to jest nasz szerszeń, żuczek piękny, którym dojechaliśmy dzisiaj jako 10 ekipa rano. Jest to jedyny żuczek pod plandeką. Bawimy się cudownie, pogoda jest wspaniała, ludzie są wspaniali. No i wprowadzamy tu polskie klimaty, słuchajcie. Polska muzyka, polskie tańce. Witamy wszystkich, pozdrawiamy serdecznie. No i walczymy dla dzieci, słuchajcie. Jesteśmy tu dla dzieci. To jest najważniejsze. Cześć, witam, Kuba, 21 lat. Maluszek z Przedborza, czerwony FL. Ogólnie fajna przygoda, dużo kilometrów, dużo złamanych kapci, na 2500 kilometrów dwa kapcie i dwie zmienione opony, ponieważ ścięło nam opony ze względu na rozjechany resor i brak zbieżności. Za dużo paliwa. We'll be right back.
Znajdujemy się aktualnie na trasie Transalpina w Rumunii. Wracamy właśnie z Turcji, gdzie była meta 14 edycji Złombolu. No i w tym miejscu chcielibyśmy podziękować naszym darczyńcom, dzięki którym mieliśmy okazję wziąć udział w całej zabawie. Cel był bardzo szczytny, gdyż zebrane pieniądze zostaną przekazane domom dziecka w całej Polsce. Mogliśmy się przyczynić do tego, że któreś z dzieci będzie miało ciekawe wakacje albo będzie mogło się rozwijać, będzie miało zafundowany jakiś kurs. Tak więc naprawdę to jest wszystko dzięki Wam, darczyńcom. I z tego miejsca chcemy Wam podziękować, z tego wyjątkowego miejsca. Ja bym chciał podziękować bardzo moim znajomym, którzy udostępniali swoje zbiórki z Facebooka czy z Instagrama oraz przede wszystkim chciałbym podziękować znajomym, którzy prowadzą w Niepołomicach sklep lakierniczy, gdyż oni przekazali dość sporą sumę i no, dzięki Wam wszystkim możemy się teraz widzieć właśnie w tym miejscu. Ja z tego miejsca również pragnę podziękować darczyńcom, którzy pomogli nam. Wierzyli w nas i w naszego Poloneza, że dojedziemy. Polonez, jak widać, daje rady. Darczyńcy, którzy nas pomogli, firma Skrawmet, prowadzona przez Leszka Cebulę, pomogła nam oraz firma Seventeens, Krzysztof Korus i Paulina Cebula. Niestety nie mogli uczestniczyć w Złombolu, chociaż były takie plany, ponieważ rozwijają firmę, szukają kierowców, więc trzeba postawić na rozwój, ale myślę, że w przyszłym roku spotkamy się tutaj wszyscy razem. Może nie na tej trasie, na innej, ale że pojedziemy razem, żeby pomagać i dobrze się bawić. Dzięki. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim darczyńcom i widzimy się w następnym roku również na Złombolu. Na razie. Ja jeszcze z tego miejsca chciałem pozdrowić moją ekipę, którą niestety nie udało się w tym roku pojechać. WRC Untour Team. Za rok jedziemy razem. Trzymajcie się.